właśnie chciałabym otworzyć dyskusję na szersze grono naszych rozmówców. Nie wiem, czy ktoś z Państwa, z reprezentantów Wymiaru Sprawiedliwości chciałby się jakoś odnieść do licznych pomysłów i... Ja muszę się odnieść do wytycznych, znaczy, bo mnie się wydaje, że po prostu powinnam i dlatego tylko zabiorę głos, ale mi się wydaje, że jest przede wszystkim jedna pewna rzecz, ponieważ... A, Lidia Mazowiecka, jestem prokuratorem prokuratury okręgowej, ale pracuję w prokuraturze generalnej. Generalnie rzecz biorąc, zajmuję się ofiarami przestępstw i robię to od bardzo wielu lat. Ale to ze względu na to, że mamy dyrektywę i mamy konwencję, to jedno jest pewne, czy tego chcemy, czy nie chcemy. Tutaj akurat wszyscy chcemy. Ta przemoc ekonomiczna musi istnieć, bo jesteśmy do tego zobowiązani dokumentami międzynarodowymi, prawda? Czyli to, że dyrektywa od lipca 2015 roku będzie istniała i tam tylko wspominali, co prawda, w preambule o przemocy ekonomicznej, a w samych przepisach nie, ale była jednak o tym mowa. Natomiast w samej konwencji jest po prostu wprost napisane, że ta przemoc ekonomiczna jest rodzajem przemocy i musimy to wziąć pod uwagę. Nasz artykuł 207 znowu mówi tylko o dwóch rodzajach przemocy, fizycznej i prawda, psychicznej, więc jeżeli chodzi o konwencję, to też gdybyśmy byli zgodni z konwencją, to musimy dopisać jeszcze te pozostałe dwie. Więc my jesteśmy... Przepraszam, ale naprawdę nie. Więc my jesteśmy po prostu do tego zmuszeni, żeby ta przemoc ekonomiczna istniała w polskim porządku prawnym. Dlatego, że zmuszają nas do tego standardy międzynarodowe i dzięki Bogu za to, naprawdę, bo to jest bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o prokuraturę generalną, to ja tylko mogę powiedzieć, że my naprawdę przynajmniej ten dział, którym ja się zajmuję, czyli ofiarami przestępstw, to staramy się tak, żeby na przykład monitorować Ministerstwo Sprawiedliwości o tym, co w zakresie inicjatywy dowodowczych w danej dziedzinie powinno być robione, bo coś chcemy zrobić, tak? Więc nie dość, że mamy swoje specjalne wydawnictwo. Opracowaliśmy już komentarz do dyrektywy, teraz pracujemy nad komentarzem do konwencji. Mam nadzieję, że tutaj ta współpraca z Ministerstwem Sprawiedliwości na tyle będzie owocna, że ta przemoc ekonomiczna będzie ujęta w tych przyszłych, prawda, rozwiązaniach prawnych, dlatego że my nie mamy jako prokuratura możliwości zmiany prawa takiego wprost, prawda, tak jak ma Ministerstwo Sprawiedliwości. To gwoli tego, że jestem pewna, że ta przemoc ekonomiczna musi być, bo po prostu jesteśmy w Europie, prawda? I do tego nas zobowiązują te dokumenty międzynarodowe. I ze względu na te dokumenty międzynarodowe jestem również pewna tego, że będziemy musieli się bardziej szkolić. Mówię tutaj o policji, o prokuraturze i o sędziach. Że musimy się szkolić właśnie w tej niezwykle trudnej działce, jaka jest przemoc. Ja tutaj z panem sędzią 2 lata temu przejechaliśmy całą Polskę i szkoliliśmy prokuraturę akurat, wszystkie tak naprawdę apelacyjne. I na pewno to, co pan sędzia może za chwilę powie, efektem tego było tak, że ilość nakazów i zakazów, które stosowali prokuratorzy, skoczyła statystycznie i to znacznie. Czyli te szkolenia są bardzo, bardzo istotne. I to bardzo istotne. I to, że dyrektywa nas zmusi nie tylko do szkoleń, ale do specjalizowania się. Nie może być tak, że prokurator jest od wszystkiego, że ja jednego dnia zajmuję się sprawą gospodarczą, a następnego dnia zajmuję się sprawą przemocową i tej sprawy nie rozumiem. I to, co tutaj ktoś mówił właśnie, że jak to jest, że jak ona mogła dopuścić do tego, że nie rozwiodła się z mężem, który w taki sposób traktuje ją i dzieci. On tego nie rozumie, bo on ma normalny dom, normalną rodzinę i to jest naprawdę rzecz taka, którą normalny człowiek nie rozumie i tutaj bardzo potrzebne są takie dokształcenie, czy przynajmniej jakieś podstawy znajomości psychologii takiej ofiary przemocy w rodzinie. I to, co tutaj kilka razy padło, wytyczne. Mam nadzieję, że w związku z tymi dokumentami, o którym tutaj Państwu powiedziałam ja i też żeśmy mówili o dyrektywie i o konwencji, wytyczne prokuratora generalnego, to które on musi co 2 lata w związku z ustawą przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprawiać, zostaną po prostu poprawione. I również właśnie w komentarzu do tych wytycznych powinno być opisana i zaznaczona, co to jest ta przemoc ekonomiczna, bo ja tak generalnie, to się zgadzam z panem mecenasem Wroną, że gdybyśmy dobrze czytali przepisy, zapisy, to przemoc ekonomiczna istnieje w zapisach.
naprawdę istnieje. Jakoś tak dziwnie jest tylko w tym naszym prawie, że jeżeli coś nie jest wyliczone, nie ma tej kazuistyki, to my tego nie widzimy. Ja tutaj mówię i chylę głowę jako prokurator również, ponieważ mówię również o swoim środowisku, ale i nie tylko. I zresztą tak samo było z dozorem. Dozór policyjny, który istniał kilka lat przed tym, nim zostały pokazane, że prokurator może stosować nakazy, zakazy, prawda? Absolutnie można było wcześniej też stosować. Trzeba było wypisać dokładnie i teraz, co prawda dużo też tego nie jest, prawda, pani sędzia, ale w każdym bądź razie, ale coraz więcej z tych nakazów, zakazów się stosuje i mam nadzieję, że... Ale wprost wprowadzono jednak do tak, tego tak, czyli ta kazuistyka jest potrzebna i to niestety nie było, źle ona świadczy, właśnie źle ona świadczy i prokuratorach, z przeproszeniem, pardon, i sędziach tak samo, dlatego, że powinniśmy tak czytać przepisy, żeby je czytać tak, żeby one służyły drugiemu człowiekowi. U nas jest tak, że zamykamy się tylko na danym przepisie, prawda, i nie patrzymy na standardy międzynarodowe, nie patrzymy na prawa człowieka. Znaczy i tu na pewno myślę, że te szkolenia i te specjalizacje, o których mówiłam, bardzo nam pomogą, choćby przez to, żeby patrzeć na te prawa człowieka, bo gdybyśmy w tej chwili wzięli i te wszystkie medialne sprawy związane z przemocą w rodzinie, znaczy, gdyby pokrzywdzeni napisali skargę do Europejskiego Trybunału, wszystkie byłyby przegrane. Po prostu byłyby przegrane, dlatego że państwo powinno nad ofiarami, prawda, i dawać im takie możliwości, że przez Polskę przegrane, tak, dawać im takie możliwości, żeby oni z tego prawa dobrego, pozytywnego prawa mogli korzystać. Ja to jeszcze zobaczę, co mnie tak zdziwiło strasznie i w zasadzie to moja wypowiedź już jest cała. A co do tego artykułu 115 w słowniczku, no my faktycznie jestem w tym zespole monitorującym razem z panią Nowakowską, żeśmy siedziały w swoim czasie chyba Ulka, pisałyśmy o tej przemocy, tak, o przemocy. Faktycznie może będzie dobrze też, że ta przemoc ekonomiczna byłaby ujęta i w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i w słowniczku, ale mnie się wydaje, że same takie zmiany nic nie zmienią, bo my to prawo zmieniamy nieustannie i za bardzo sobie z tym też, prawda, nie jesteśmy w stanie poradzić. Po prostu się za często w sposób nie dość przemyślany. No więc właśnie dlatego tutaj jakby cieszę się z tej konieczności, że musimy się szkolić, specjalizować i może wtedy nie będzie tego typu pomyłek. Dziękuję uprzejmie. Czy Ministerstwo Sprawiedliwości chciałoby się odnieść do tej kwestii? Nie, oczywiście, że nie chciałoby się odnieść, ale się odniesie. Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Michał Lewoc, jestem sędzią Sądu Rejonowego w Legnicy. Teraz pełnię funkcję, mam zaszczyt pełnić funkcję Naczelnika Wydziału do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Właśnie w związku z tym nasza działalność jest skupiona na temacie, o którym dzisiaj mówimy między innymi. Ja się przychylam do wystąpień, znaczy tak, jestem w rozterce. Z jednej strony z całym sercem jestem z Państwem i bardzo współczuję, jestem naprawdę i emocjonalnie, i zawodowo, jestem bardzo związany z ofiarami przestępstw, z ofiarami, z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie. Ja też chcę zmieniać. Zresztą my to robimy na różnych polach. Natomiast z drugiej strony jestem rozumem chłodnym, szkiełkiem i okiem. Staram się... Czy Państwo mnie słyszą? Dobrze. Staram się szkiełkiem i okiem badać, żeby coś nie zepsuć. Primo non necere, bym powiedział. Nie szkodźmy tam, gdzie nie ma takiej potrzeby. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ przychylam się z całym sercem do wystąpienia mojej poprzedniczki. Za wyjątkiem pierwszego akapitu. A pierwszy jaki? Pierwszy akapit dotyczył wprowadzenia zmian do kodeksu karnego. Jestem, proszę Państwa, bardzo, bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o zmiany w prawie karnym. Jak Państwo wiedzą, całego zła świata i niesprawiedliwości nie zwalczymy krótką czerwoną, znaczy czerwona książeczka to coś innego było kiedyś, ale nie zwalczymy zapisem w kodeksie karnym. Podłości ludzkie nie wszystkie są skodyfikowane, nie wszystkie będą skodyfikowane, nie zawsze to się da zrobić. Zresztą ja wyliczyłem w trakcie naszej rozmowy kilkanaście bądź kilkadziesiąt przykładów przemocy ekonomicznej,
które są po prostu od lewa do prawa. One dotyczą wszystkich zakresów naszego prawa. Prawa karnego, owszem, prawa rodzinnego, prawa cywilnego, a także i prawa administracyjnego, jeżeli mówimy o funduszu i tak dalej. Więc ujęcie tego w jeden przepis, syntetyczny przepis prawa karnego, wydaje się być absolutnie niemożliwe. Znaczy, nie da się wpisać określenia, kto stosuje przemoc ekonomiczną, podlega karze. Nie, nasze propozycje trochę inne były. Ale troszeczkę przeinaczyłaś wypowiedź. Nie. Nieprawda. Proszę Państwa, w poniedziałek, we wtorek, poniedziałek, pan prezydent podpisał konwencję. I chwała Bogu. I chcę powiedzieć, że podczas spotkania informalnego... Ulenko, błagam cię, ja chcę coś powiedzieć. I proszę Państwa, nasza konwencja, zobaczmy, o czym konwencja mówi. W konwencji pada trzykrotnie określenie przemocy ekonomicznej. Zarówno jeżeli chodzi o definicję przemocy w rodzinie, czy przemocy domowej, jak mówi konwencja, jak i przemocy wobec kobiet. Wszystkie rodzaje przemocy, o których jest mowa w definicji ustawy, w definicji przemocy domowej, czyli przemoc fizyczna, psychiczna i seksualna, znajdują później swoje odzwierciedlenie w przepisach szczegółowych konwencji, mówiących o tym, w jaki sposób należy zwalczać tego rodzaju przestępczość, tego rodzaju czyn. I jest mowa o tym, że przemoc fizyczna, na przemoc fizyczną każde państwo, strona konwencji, jest zobowiązana ścigać pod groźbą kary. Przemoc psychiczna ścigamy pod groźbą kary. Przemoc seksualna ścigamy pod groźbą kary. Nękanie, stalking. Wiele jest tam rzeczy, które u nas czasami występują, czasami mniej. Natomiast już później twórcy konwencji o przemocy ekonomicznej się nie wspominają. To oznacza, to nie oznacza wcale, że nie mamy zwalczać tego rodzaju przemocy, ale innymi, narzędziami. Definicji jest napisane i tu podkreśliłam właśnie o tak. A właśnie o tym mówię. W definicji jest o tym mowa. Natomiast w artykułach późniejszych, czyli 48, 49 i tak dalej. Do tego właśnie zmierzam, proszę Państwa. To jest złe zjawisko, musimy z tym walczyć, ale niekoniecznie wyciągając armatę w postaci kodeksu karnego. Jeżeli chodzi o słowniczek ustawowy z artykułu 15 kodeksu karnego, tam, proszę Państwa, przecież my nie mamy nawet zdefiniowanej pojęcia przemocy w ogóle. Nie ma przemocy. Pomimo tego, Ula, że bardzo wiele przestępstw w części szczególnej albo posługuje się terminem przemocy, to jest jedna z przesłanek zastosowania jakiegoś przestępstwa, albo też mówi o tym, o skutkach przemocy, mówiąc krótko. Natomiast kodeks ustawodawca w moim mniemaniu absolutnie słusznie pozostawia tę kwestię orzecznictwu i doktrynie. Ponieważ, proszę Państwa, świat się zmienia. Do niedawno interpretowaliśmy przemoc w taki sposób, teraz będziemy interpretowali w inny sposób, ponieważ na przykład mamy dyrektywę ofiarową, mamy konwencję i tak dalej. Zmienia się interpretacja przepisów. Moim zdaniem przepisy części szczególnej kodeksu karnego w bardzo wielu elementach, o których dzisiaj rozmawialiśmy, różnych zachowań, już są po prostu. I to, o czym wspomniałaś, Ula, trzeba tylko zwrócić uwagę teraz i pilnować na kwestię stosowania przepisów, żeby odpowiednio je stosować. Dlatego my przykładamy tak dużą wagę do szkolenia sędziów, do szkolenia prokuratorów. Nie dalej jak dzisiaj dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury zwrócił się do nas z prośbą, robią nowy program szkoleń dla aplikantów sądowych i dla sędziów, prokuratorów, kuratorów, jakie tematy należałoby ująć. Oczywiście tematy dotyczące, wynikające z konwencji, no w związku z poniedziałkowym wydarzeniem chociażby. A zatem stawiamy na to nacisk. Szkolimy sędziów, szkolimy prokuratorów. Ja myślę sobie, że to w tym kierunku powinniśmy iść. Mniej więcej 70% z tego, Ula, o czym mówiłaś i o czym w 2012 roku mówiliśmy na spotkaniu u pełnomocnika rządu, już zostało zrealizowane. Zarówno kodeks rodzinny się zmienił, zarówno kwestie dziedziczenia, o czym Renata wspomniała, się zmieniają. Kwestia zmian, o czym wspomniała pani nadkomisarz, do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a zatem ujęcia przemocy ekonomicznej jako elementu definicji, także staramy się wprowadzać.
kwestie stosowania środków bezpośrednio przez policjantów, o czym ty, Ula, zawsze wspominałaś, także jest, są przewidziane w tym naszym projekcie. No więc ja mówię o tym dlatego, żeby pokazać, że my przemierzamy drogę. My idziemy w słusznym, jedynie słusznym kierunku. My ministerstwo, rozumiem? Nie, my wszyscy, my cały system. Ponieważ właśnie to się też zmieniło, proszę Państwa, że już nie jesteśmy my Ministerstwo Sprawiedliwości, my Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, my NGOsy, my policja, my. My nie jesteśmy wszyscy oddzielnie. My jesteśmy już razem, my działamy w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. My komornicy. A zatem, proszę Państwa, ja nie chcę powiedzieć, że jest dobrze, jest wspaniale, a będzie jeszcze lepiej. Będzie jeszcze lepiej. Z pewnością tak. Natomiast ja jestem wdzięczny za kilka propozycji zmian w przepisach szczegółowych. Być może należałoby się nad nimi pochylić. Natomiast przestrzegałbym bardzo przed pochopną zmianą przepisów karnych. Jestem w potrójnie trudnej sytuacji, dlatego że Ministerstwo Sprawiedliwości ostatnio wprowadziło tak wiele zmian do kodeksu karnego, znaczy to ustawodawca naturalnie, ale my mamy prawo inicjatywy ustawodawczej. Wprowadziliśmy tak wiele zmian do kodeksu karnego, do kodeksu postępowania karnego, które zresztą idą w tym kierunku. Znaczy one idą także w kierunku zabezpieczenia interesów osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Są wprowadzone nowe środki izolacyjne, nowe środki zapobiegawcze. Jednym słowem, wprowadziliśmy tak wiele zmian, że w chwili obecnej niestety będziemy musieli trochę odczekać, aż te zmiany się przyjmą i być może będziemy mogli skupić się na kolejnym. A ja muszę, ja naprawdę muszę, dlatego nie jest prawdą, co powiedział mój wybitny kolega. No ja bardzo lubię, ale powiem, w artykule 49 zobowiązania ogólne bardzo jednoznacznie jest napisane, że przemoc ekonomiczna podlega również, cytuję, żeby nie było, że nadinterpretowałam coś. Strony przyjmą, niezbędne regulacje prawne lub inne rozwiązania w celu zapewnienia, aby postępowanie przygotowawcze oraz postępowanie sądowe dotyczące wszystkich form przemocy, wszystkich, czyli w tym przemocy ekonomicznej, mój komentarz, objętych zakresem niniejszej konwencji, były prowadzone bez nieuzasadnionej zwłoki i na wszystkich etapach postępowania karnego. Czyli ta przemoc ekonomiczna musi być ujęta po prostu i to nie jest dlatego, że ja lubię. Ja nie lubię. Ja w ogóle uważam, że to, co ustawodawca robi, w szczególności z działką karną, to delikatnie mówiąc jest niezrozumiałe dla mnie, a to co się będzie działo pewnie od lipca, no to naprawdę będzie straszne. Ja tak uważam. Natomiast tutaj jesteśmy do tego po prostu zobowiązani. Ja chciałam właśnie jeszcze zadać pytanie w związku z tą wypowiedzią pana sędziego o tym, że przemoc ekonomiczna ma takie różne oblicza i to powoduje, że ona się pojawia w różnych gałęziach prawa i też różne procedury muszą być stosowane, żeby ją. Czy to nie powoduje na przykład problemu w praktyce sędziego po prostu, kiedy pojawia się taki problem i teraz nie wiadomo, co z tym zrobić? Trudno odpowiedzieć jednoznacznie na tak postawione pytanie z uwagi na różnego rodzaju problemy. Ja natomiast chciałabym zwrócić Państwa uwagę, bo tu w całej dyskusji wszyscy na ten temat mówiliśmy, w szczególności wyszło to w wypowiedzi pani siedzącej obok mnie ze Stowarzyszenia Nasze Dzieci, a mianowicie państwo nasze nie walczy z szarą strefą, a wielkim problemem w egzekucji alimentów, w zasądzaniu alimentów, dochodzeniu do tej, które w dalszej mierze są związane z przemocą ekonomiczną, jest właśnie uciekanie w szarą strefę. Proszę Państwa, Panie Mecenasie, to już szczególnie kamyczek do ogródka Pana Mecenasa. Bardzo często jest tak, że w momencie, kiedy dochodzi do orzekania rozwodu, przychodzi jedna ze stron, która jest silniejszą stroną, ja nie mówię, że to jest mężczyzna, silniejszą stroną i zarabiała dotychczas 15 tysięcy złotych i nagle z dnia na dzień zarabia po 1500 złotych miesięcznie. I bądź mądry i pisz wiersze. Możliwości zarobkowe, pani sędzio, są większe. Możliwości zarobkowe i co z tego?
tyle, tak mówi o możliwości. Tyle prawda? Tylko, że ja zasądzę stosownie do 15 000 złotych i pytanie jest, gdzie ta biedna matka pójdzie i na czym będzie poszukiwała tego ojca. Ale to właśnie gdyby komornik państwo ją poszukiwało, to by znacznie ale sytuacja jest, wie pani, ja powiem tak, ja uważam, że najlepszym stróżem własnych praw to jest osoba, której te prawa są naruszone w określony sposób. Ja boję się, jak państwo za bardzo ingeruje w cudze prawa i mówi, ja za ciebie będę te prawa egzekwował, bo bardzo często jest tak, że wtedy z tych praw, które w moim imieniu są egzekwowane, ja nie dostaję tego wszystkiego, co ja powinnam była dostać. Więc ja nie twierdzę, że tego nie należy zrobić, tylko bardzo ostrożnie bym się do tego odnosiła. Natomiast chciałabym, odnosząc się tutaj do całej dyskusji, powiedzieć, że mamy cały szereg różnego rodzaju instrumentów prawnych, które służą obronie strony słabszej w ramach przemocy ekonomicznej, z której to te osoby nie korzystają nie dlatego, że nie chcą korzystać, tylko dlatego, że one o tym nie wiedzą. Nie wiedzą o tym te osoby pokrzywdzone, nie wiedzą o tym bardzo często osoby, które chcą im w tym zakresie pomóc, bo po prostu brakuje w tym zakresie określonej wiedzy. I konia z rzędem temu, kto wskaże mi określone media, które się tak naprawdę chętnie zajmą tą sytuacją, edukacyjnie, nie jednostkowo, sensacyjnie, bo ktoś komuś i prawda i w związku z tym, tylko edukacyjnie, żeby krok po kroku pokazać, że małżonkowie, jak chodzi o majątek wspólny, to mają prawo do współposiadania. Współposiadanie naruszone wiąże się z określonymi uprawnieniami, że współposiadanie może polegać na tym, może polegać na tamtym, że w ramach podziału majątku dorobkowego to my możemy zrobić takie rzeczy, tak to wygląda, są takie uprawnienia. Proszę państwa, ja już jestem bardzo długo sędzią i naprawdę próbowałam zainteresować, jeszcze będąc rzecznikiem prasowym Krajowej Rady Sądownictwa, niejedne media tą sprawą. Nikt się nie chciał tym zainteresować, bo to nie jest news, który jest istotny dla mediów. Ale to też nie o to chodzi, żebyśmy obciążali winą kogo innego, bo uderzmy się we własne piersi. Tyle tylko, żeby ja jestem osobą, która powiedziałaby, jest chyba ostatnią, która uważa, że społeczeństwo można wychować przez prawo. Na końcu, proszę państwa, posłużę się idiomem Seneki. Najwyższe prawo, najwyższa niesprawiedliwość, proszę państwa. Pamiętajmy o tym, kiedy zmierzamy ku poprawie tego prawa. Bardzo często poprawa prawa wiąże się z tym, że dochodzi do naruszenia pewnej substancji i wtedy naprawdę zaczynamy mieć kłopoty. Także ale wiemy też, że pani z Krajowej Rady Komorniczej ma pewne postulaty dotyczące zmiany prawa. Dobrze, bo muszę wychodzić zaraz, mogę. Przepraszam, bo muszę zaraz wychodzić zresztą do pracy w tym temacie. A mam takie poczucie, że nie powiedziałam dokładnie, o co mi chodziło i tak się dałam trochę zbić z pantałyku z tą zmianą, tą moją rekomendacją, która tak naprawdę, dlatego miałam wątpliwości, jak ją wprowadzać, no bo ona też jest jakimś, ale wydaje mi się jednocześnie być dużą pracą nad zmianą świadomości. Mianowicie, że nie chodziło mi o to, że osoba, która podlega przemocy ekonomicznej, może iść do sądu i domagać się czegoś, tylko żeby nasze prawo, że tak powiem generalnie, było tak skonstruowane, że osoba, która zarabia część jej pieniędzy, czy niezależnie od tego, najlepszy, cudowny mąż i ojciec, który wszystko jest gotów oddać dla rodziny, żeby pieniądze, które zarabia, tak, były w jakiejś części przeznaczane w sposób, nie wiem,
rozumiem, że to jest, to też dotyczy na przykład czegoś takiego, krok dalej, nieodpłatnej pracy kobiet, żeby stała się płatną z tych pieniędzy, jakie są do dyspozycji. Ja dlatego mówię, nie wiem, jak to zrobić, żeby to nie ograniczało naszego poczucia ingerencji i czegoś, natomiast żeby zmieniało świadomość, to nie są tylko pieniądze tej osoby, która zarabia. I jak to zrobić? To jest wielkie pytanie, nad którym myślę, że feministki od lat się z tym zmagają, ale że warto je stawiać, bo nie chodzi o to tylko, żeby wyegzekwować, tylko zmieniać tak, że to nie są pieniądze tylko tego faceta. Ja przepraszam bardzo, taka dwocen powiem, ta osoba musi wiedzieć, wszystko to, co zarabiam w czasie trwania związku małżeńskiego, należy do mnie i do ciebie. I to nie jest tak, że to są moje pieniądze, a to są twoje pieniądze. Tyle tylko, że o tym musimy wiedzieć. To nie wystarczy wiedzieć. Ja mam nadzieję, że rozumiecie mnie, czy nie? Okej, bo to nie chodzi, prawda? Chodzi o to, żebyśmy jakby będziemy wiedzieć tak naprawdę i móc z tego korzystać wtedy, jak te zmiany nastąpią w sferze faktycznej. To teraz jeszcze poproszę o komentarz Krajową Radę Komorników, później znów pani doktor. Ja tylko chciałam odpowiedzieć pani na pytanie, na pytanie, tak szybciutko. Dyskusję. Myślę, że nie. Szybko myślę, że nie. Nie. Myślę, że nie. Odpowiem. Z uwagi na ramy czasowe postaram się bardzo krótko skoncentrować moją wypowiedź. Monika Janus, jestem komornikiem sądowym. Może jak pani błagnie, to on się inaczej rozmawia. Dzień dobry, Monika Janus, ja jestem komornikiem sądowym i z przemocą ekonomiczną związaną właśnie z egzekucją alimentów spotykam się na co dzień. Co roku do komorników sądowych wpływa 60 tysięcy nowych spraw egzekucyjnych i co roku egzekwujemy na poziomie 600 tysięcy spraw alimentacyjnych. Oczywiście wpływa 60 tysięcy spraw egzekucyjnych o alimenty. I tyleż samo, tak, prowadzimy w tej chwili, tak, łącznie, w 2014 610 tysięcy. Przepraszam, łącznie czy rocznie? Rocznie, co roku wpływa 60 tysięcy nowych spraw. A w tej chwili egzekwujemy 600 tysięcy spraw. To jest bardzo dużo. Około milion, ale spośród ilu spraw? Ja nie wiem, ile spraw jest zasądzonych, a ile spraw jest zgłoszonych. Takich statystyk nie prowadzimy, bo nie wszystkie sprawy zasądzone. Nie wszystkie sprawy zasądzone, to znaczy komornik jest ostatecznością, nie musi komornik prowadzić egzekucji, jeżeli strony same płacą alimenty. Czy to alimenty zasądzone, czy to alimenty niezasądzone. W skali kraju pani mówi, tak? W skali kraju. Tak, w skali kraju. Średnio kancelaria, która prowadzi przy wpływie średnim 5 tysięcy spraw wszystkich rocznie, to prowadzi około 200 spraw alimentacyjnych. Natomiast jeżeli chodzi o skuteczność spraw alimentacyjnych, ona rzeczywiście, jak już Państwo wcześniej zauważyli, jest na żenująco niskim poziomie. Ten poziom skuteczności wzrasta. W 2009 roku była to skuteczność na poziomie 10%. Podczas gdy w 2014 roku jest to 19,42%. Komornik sądowy dysponuje takimi samymi instrumentami, takim samym przymusem, takimi samymi instrumentami prawnymi jak przy egzekucji innych świadczeń, przy czym na przykład sprawy tak zwane o sygnaturze KMS, czyli są to sprawy grzywny sądowe, koszty postępowania sądowego, skuteczność tych spraw wynosi 35%. Dla porównania skuteczność spraw alimentacyjnych niecałe 20%. Przy czym, jak mówię, dysponujemy tymi samymi instrumentami, a wręcz sprawy alimentacyjne traktowane są w sposób wyjątkowy przez ustawodawcę. I oprócz tego, że niewątpliwie należy zmienić przepisy prawa, o czym Krajowa Rada Komornicza od dawna mówi, postuluje, to przede wszystkim należy zmienić, w mojej ocenie, postrzeganie społeczne. I takie podejście traktowanie obowiązku alimentacyjnego rzeczywiście jako obowiązku w kategoriach też honoru i obowiązku. Bo ja często spotykam się, i to naprawdę są przypadki nieodosobnione, że dłużnicy alimentacyjni przychodzą do mnie do kancelarii, z moimi kolegami, koleżankami rozmawiałam, jest to samo, i wręcz mnie szantażują, że jeżeli ja nie zwolnię wynagrodzenia, to on się zwolni. I często tak jest. Komornik w sprawach alimentacyjnych zajęciu podlega 60% dochodów.
jest to dużo, ale ustawodawca tak uznał, że są to świadczenia szczególne, są to świadczenia dla dzieci, że wprowadził takie ograniczenie 60%, przy czym przy innych sprawach jest to 50%, a kwota wolna od potrąceń jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeżeli chodzi o sprawy alimentacyjne, kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę tutaj nie jest kwotą chronioną, jest to 60% rzeczywistych zarobków. I często dłużnicy rzeczywiście podejmują pracę na czarno. Istnieje takie przyzwolenie pracodawców do tego, aby tego dłużnika zatrudniać na czarno lub właśnie automatycznie zmniejszać mu wysokość wynagrodzenia. I to jest naprawdę oficjalnie. Tak, to jest realnie, tylko na papierze. To jest na papierze, dokładnie. Tak jak powiedział, chodzi o takie przyzwolenie społeczne. Wyobraźmy, że pomagają, nie? Że pomaże, że mu pomógł, on pomaga. No. Dlatego też jest takie postrzeganie, że to wydaje się tym dłużnikom alimentacyjnym, że oni w ten sposób wykiwają komornika. Jednak tak naprawdę to oni nie zapłacą komornikowi, bo nie zapłacą własnym dzieciom. I to też należy moim zdaniem tutaj uświadamiać społeczeństwo i prowadzić takie akcje edukacyjne. Krajowa Rada Komornicza wspólnie z Centrum Praw Kobiet w 2013 roku zorganizowała otwarty Dzień Komorników Sądowych pod hasłem Twoje alimenty, nasza wspólna sprawa i przy okazji tego dnia powstała strona internetowa www.twojealimenty.pl, w której są wzory pozwów, wzory wniosków egzekucyjnych i takie podstawowe, staraliśmy się to napisać językiem bardzo prostym, informacje na temat sytuacji prawnej alimentowanych, sytuacji prawnej osób, które są zobowiązane do płacenia alimentów, osób, którym się te alimenty należą. Postulujemy również zmiany w przepisach dotyczących postępowania egzekucyjnego. To znaczy chciałam też jeszcze zauważyć, że ta skuteczność egzekucji alimentów różnie wzrosła również dzięki takiemu szerszemu dostępowi komorników sądowych do informacji na temat majątków dłużników. I to nie tylko alimentacyjnych, wszystkich dłużników. Istnieje teraz elektroniczny system zapytania do ZUS-u o płatnika składek. Za 2 dni tą odpowiedź otrzymujemy, czy dłużnik jest zatrudniony gdzieś, czy nie jest zatrudniony, kto jest płatnikiem składek. Tak samo jest z systemem Ogniwo. To jest system, który rejestruje rachunki bankowe. Mamy nadzieję, że też system Cerber, to jest inny system, gdzie są zarejestrowane rachunki bankowe dłużników, będzie wprowadzony. Istnieje dostęp do elektroniczny dostęp do ksiąg wieczystych, a my mamy uprawnienia do poszukiwania majątku dłużników w zakresie nieruchomości i też to odbywa się systemem elektronicznym i ta odpowiedź jest bardzo szybko nam przekazywana. Natomiast postulowane zmiany będą takie, co uważam zmiany na korzyść, że komornicy sądowi będą mogli dokonywać wpisu ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji z nieruchomości. W tej chwili są przesyłane do sądu wnioski o wpis i sądy dokonują wpisów. Zmiana będzie wprowadzona w tym kierunku, że komornicy sądowi sami będą te wpisy dokonywać, co znacznie przyspieszy procedurę blokowania nieruchomości przed sprzedażą. Postulujemy, aby również taki sam przepis był w systemie CEPiK, czyli w systemie Centralnej Ewidencji Pojazdów. Natomiast istnieje w postępowaniu egzekucyjnym instytucja wyjawienia majątku dłużnika. Ta instytucja, mogę powiedzieć, jest dosyć martwą instytucją. Są te wnioski o wyjawienie majątku, one nie za bardzo podnoszą, jak pani sędzia się zgadza i pan prokurator, skuteczność egzekucji. Natomiast postulowalibyśmy za wprowadzeniem takich instrumentów, które by pozwoliły karać dłużników za nieujawnienie majątku, tak jak za składanie fałszywych zeznań. Na pewno do skuteczności... Przy wyjawieniu majątku jest na końcu, że prawda ponoszę odpowiedzialność. I tak dłużników. To właśnie to rzeczywiście jest przepis martwy i trudno przymusić tych dłużników, żeby... No bo co z tego, jak nawet się ich ukaże grzywną... To nie chodzi o to, że jakaś tam grzywna zostanie nałożona, a później ta grzywna nie zostanie ściągnięta, bo i tak te alimenty są w pierwszej kolejności, ale najważniejsze jest to, że dziecko dalej nie ma tych pieniędzy. No i w tej chwili też to już są zmiany postulowane, które wejdą w życie. Zlikwidowanie takiej dwutorowości w ściąganiu
tych świadczeń zastępczych, czyli tych świadczeń, które były kiedyś wypłacane z funduszu alimentacyjnego. W tej chwili stan prawny jest taki, że komornik sądowy na podstawie decyzji organu administracji publicznej, czyli wójta, prezydenta, burmistrza miasta, ściąga świadczenia, które były wypłacane jako świadczenia zastępcze z funduszu alimentacyjnego, a oprócz tego sam ten organ jako administracyjny organ egzekucyjny powoduje ściągnięcie tych świadczeń. Przyczynia się to do przewlekłości postępowania, do zbiegów, bo na przykład i komornik sądowy, i prezydent miasta, który ściąga de facto te same należności, powiedzmy, prowadzi egzekucję z wynagrodzenia za pracę, co no, przedłuża ten czas trwania egzekucji zupełnie niepotrzebnie. Szanowni Państwo, teraz chciałabym już otworzyć dyskusję. Wiem, że tam na sali też są głosy, więc tutaj mamy już osoby, które będą chciały zabrać głos. Jak wiem, Pani doktor. Ja tylko chciałam odpowiedzieć na pytanie Pani sędzie, że przecież to nie są media w tym wszystkim ważne, żeby one kształtowały świadomość społeczną, prawną, chociaż są niezwykle ważne, ale tak naprawdę zespoły interdyscyplinarne i grupy robocze powinny mieć kompendium wiedzy na ten temat, co danej ofierze, co danemu pokrzywdzonemu czy pokrzywdzonemu jest potrzebne. Oni skład tych zespołów roboczych, grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych powinien być niezwykle profesjonalny. I oni ale powinni. Ale zespołów trafia ułamek, jakby sprawdzać naprawdę. Ale powinni być tak szkoleni, żeby wiedzieć, jak danej osobie pomóc, gdzie ją skierować, czy wytłumaczyć jej właśnie konkretną jej sytuację prawną. A dlaczego nie są? A dlaczego nie są, to jest pytanie, wie Pani, do ustawodawcy. Gdzie mogą skierować, jest problem, bo no niestety w mniejszych miejscowościach, to zresztą Państwo wyszło w badaniach i ja wczoraj akurat szkoliłam jeden zespół za Warszawą, więc padało pytanie, no co ja mogę zrobić, jak ja nawet psychologa na terenie gminy nie mam i co ja więcej mogę zrobić. I tak puentując nie, naszą dyskusję, prawne takie rzeczy, no to właśnie mówiąc o prawne i bankowe. Widzę, mówiąc o prawne, to puentując naszą dyskusję, taki wniosek mi doszedł Pan do głowy, jak Państwo będziecie pisać jakieś rekomendacje, to warto o tym pomyśleć, że widać w wielu dziedzinach, ale tu w tym obszarze szczególnie, potrzeby edukacji prawnej w szkołach. I uważam, że tu jak najbardziej już na etapie szkoły ponadgimnazjalnej to powinno być obowiązkowy przedmiot. Mówię, ponadgimnazjalnej, nawet gimnazjum ponadgimnazjalne, ale z konkretnymi wskazaniami, czyli bardzo ściśle określone pod jakim kątem, a nie szeroki, bo szeroko to się wtedy tym nie zajmiemy, a tu właśnie prawami osób, prawami pokrzywdzonego, jak będziesz pokrzywdzony i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest taka, to na pewno w jakiś sposób za następne pokolenie, no to w jaki sposób mogłoby chronić przed pewnymi sytuacjami. Ja chciałam tylko dodać jedno zdanie, bo tutaj wszyscy się zgadzamy o tym, że trzeba zmienić mentalność społeczną, że trzeba zrobić kampanię społeczną. My chcemy też jako stowarzyszenie zrobić kampanię społeczną, tylko jest jeden problem. Finanse. Jak jesteśmy tu w takim gronie, jest tu tylu mądrych ludzi, fajnych ludzi, którzy rozumieją ten problem, pomóżcie nam. Pomóżcie nam znaleźć finanse na kampanię. Znaczy, ale może byłoby dobrze, żeby ta kampania nie robiła różne stowarzyszenia i fundacje, tylko jedna ogólnopolska, tak naprawdę. Dzień dobry Państwu, ja jestem ze Stowarzyszenia dla Naszych Dzieci, nazywam się Katarzyna Zdanowska, jestem Stowarzyszenia Stawnik i korzystając z okazji, chciałam zapytać Panią z Rady Komorniczej, jak to jest możliwe, że mamy tyle narzędzi, wspaniałych narzędzi, o których Pani mówi, a ściągalność jest taka niska? I jak to się na przykład dzieje, ja sama zmagam się ze ściąganiem oczywiście alimentów od ojca moich córek, gdzie dług alimentacyjny wynosi 45 tysięcy złotych i Pan komornik przez 2 lata nie zdążył zająć konta dłużnika. Dopiero na mój wniosek, jak ja ten numer konta panu komornikowi podałam, to pan komornik zaczyna coś robić. I gdzie jest system ogniwo? Czy komornicy mają obowiązek posiadania systemu ogniwo? Nie mają obowiązku, no właśnie. Większość kancelarii już posiada te systemy ogniwo. Natomiast tutaj niewątpliwie ja oczywiście też postuluję o taką współpracę z komornikami sądowymi, bo jeżeli wierzyciele często wiedzą, gdzie pracuje dłużnik, to rzeczywiście ten dostęp do informacji wierzycieli jest szybszy i takie wnioski postuluję o składanie. Ale oczywiście, to się wszystko zgadza. Tylko ja jestem matką, która samodzielnie, bo ja nie mam rodziców, dziadków, wujków, nikogo nie mam na świecie, wychowuję 2 dzieci. I ja jeszcze oprócz tego mam śledzić dłużnika. Nie, proszę Pani, ja to robię. Nie, ja absolutnie. Tylko ja poświęcam czas moim dzieciom. Tak,
dokładnie tak. A komornik bierze pieniądze za to, że ja mu donoszę informacje. No coś tutaj w tym systemie jednak nie jest w porządku. Ja szczerze mówiąc mam wątpliwości, czy takie poszerzanie kategorii przemocy będzie, znaczy zaowocuje tym, czego chcemy, to znaczy lepszą sytuacją ofiar na przykład nieściągalności alimentów, bo zwróćcie Państwo uwagę, że niealimentacja już jest w kodeksie karnym i tutaj pytanie o większą skuteczność. No więc jak wrzucimy do jednego worka z tymi rzeczywiście koszmarnymi historiami, które tutaj słyszymy, które dotyczą małżeństw, które jeszcze trwają, z tymi dzienniczkami, z tym nękaniem i tak dalej, to czy to nie osłabi w gruncie rzeczy pozycji ofiar nieściągalności alimentów? Ja to rzucam jako pytanie. Wcale, znaczy nie wiem, jestem jakby w trakcie myślenia o tym, czy to jest rzeczywiście najlepsza formuła. Natomiast mam do Was prośbę też w imieniu kobiet ze Stowarzyszenia Nasze Dzieci, że bardzo byśmy prosiły o pośrednictwo Instytutu Spraw Publicznych, po prostu, żeby dostać od Państwa pomoc w odpowiedzi na bardzo konkretne pytania. Ja te pytania teraz rzucam, ale będziemy prosili o mailowy kontakt. Po pierwsze, co zrobić z uporczywością? Bo to my w tej chwili piszemy list, którego autorki są matkami ze stowarzyszenia, ale i on jest bardzo emocjonalny i myślę, że taki słuszny od strony świadomościowej, ale ja myślę i chyba wszystkie tak sądzimy, że on powinien zawierać bardzo konkretne postulaty i ważne, żeby to nie były głupie postulaty, znaczy żebyśmy za dwa tygodnie nie zastanawiali się, po co o to walczymy, skoro należało coś innego. Co zrobić z uporczywością? Czy należy domagać się wykreślenia tego określenia i jakie będą tego skutki de facto? Bo rzeczywiście jest tak, że facet płaci 5 zł i ma sprawę z głowy. Ja takich historii też. Następna sprawa, czy walczyć o zniesienie progu, czy walczyć o podniesienie progu. I tutaj my rzeczywiście zmieniamy zdanie co kilka dni na ten temat, bo pryncypialnie należałoby walczyć o zniesienie progu zgodnie z założeniem, że alimenty to nie są. To nie jest pomoc społeczna, tylko to jest dług tych mężczyzn wobec państwa, niech państwo ściąga, potem sobie, znaczy niech płaci kobietom to, co mężczyźni są im winni. Ale z drugiej strony być może to jest być może za wysoka poprzeczka i to nas po prostu w oczach opinii publicznej i tego systemu jakoś ośmieszy. A jeżeli zwiększać, to do jakiego progu? Jaki próg byłby dla znacznej grupy kobiet istotny? I do jakiego poziomu z kolei zwiększać, a może znowu zlikwidować ten próg, te 500 zł wypłacane z funduszu. Bo to są te dwie, to o tym pani Iwona mówiła, to są te dwie liczby, które paraliżują de facto ruch. Mam wrażenie, że w tej dyskusji tylko raz Urszula Nowakowska wspomniała, że jest ta druga strona, to znaczy kwestia opieki. Ale to jest argument, który się natychmiast pojawi z drugiej strony. To znaczy argumentem tych stowarzyszeń ojców, które nawiasem mówiąc, jak słyszę, mają dostęp do Ministerstwa Sprawiedliwości znacznie większy niż stowarzyszenia matek i znacznie lepszą mają odzew na swoje maile. Więc apelowałabym do Państwa, żebyście odpisywali na maile Stowarzyszenia Kobiet z naszych Dzieci. Nie odpisujecie na nie albo odpisujecie jakoś sztampowo. I to dotyczy bardzo różnych instytucji. Traktujcie te kobiety poważnie, naprawdę, to one są tutaj ofiarami przestępstw, a przestańcie korespondować ze sprawcami. W każdym razie ci sprawcy mają bardzo dobrą argumentację. Jednym z ich argumentów, ja go słyszę, bo oni przychodzą na różne spotkania, na których ja jestem, jest taki, że te kobiety, tu pada szereg inwektyw, stosują wobec nich przemoc ekonomiczną. To znaczy te kobiety w ich mniemaniu ich okradają. I to jest moja obawa przy tej bardzo szerokiej kategorii przemocy ekonomicznej, że ona natychmiast zostanie przejęta przez drugą stronę. I może warto się zastanowić, co my wtedy. To znaczy oni uważają, że alimenty to jest forma przemocy kobiet wobec mężczyzn. Co więcej, że kobiety, jeszcze no, tam jest cała sprawa z opieką. Więc ja bym chciała się dowiedzieć, jaka powinna być nasza strategia. Jeżeli ja dobrze zrozumiałam, pani Nowakowska apeluje o to, żeby oddzielić sprawę alimentów od sprawy opieki, tak? Ale co by to miało znaczyć? Czy połączyć? To znaczy, że jak nie płacisz alimentów, to ty nie dostaniesz... Nie, nie, no, nie tak automatycznie może, ale żeby to było brane pod uwagę, tak? Tylko, że oni mówią coś wręcz odwrotnego. Ona daje mi pseudo spotkania z dzieckiem, więc ja jej daję pseudo alimenty. Ja bym chciała, żeby sprawa alimentów w ogóle została jakoś potraktowana jako coś osobnego. To nie jest kwestia walki między rodzicami, to jest okradanie dzieci przez ojców.
I dlatego mam kłopot z tym określeniem przemoc, że ja w ogóle bym te kobiety chciała z tego jakoś, znaczy, że nie kobieta tutaj będzie w stu pośrednikiem między mężczyzną a dzieckiem, któremu on wisi kasę co miesiąc. I wreszcie bardzo jakoś dla mnie była poruszająca opowieść pani pani komornik o tych wszystkich narzędziach, które państwo macie. Rozumiem, że gdyby komornicy je stosowali, to ściągalność wynosiłaby 80%. Może są jakieś narzędzia, których my powinniśmy się w tym liście domagać, których nie macie, a powinniśmy mieć. A może dałoby się sformułować postulat, który by tych komorników jakoś zmobilizował. Znaczy jakieś rozwiązanie prawne, które by zmobilizowało komorników do używania tych instrumentów. I wreszcie ten model szwedzki, który pan adwokat, jakby co to ja pana zatrudniam w rozwodzie, jak mi się rozwodziła pani operacyjna, powiedział o tym, co się, jak to się w Szwecji robi, tak? Że fundusz ściąga i fundusz wypłaca. Czy to jest utopia szwedzka, do której my się ciągle odwołujemy, czy to jest coś, o co my się powinniśmy dobijać? No, to jest, znaczy, zadamy wam te pytania drogą mailową, ale chciałabym bardzo, żeby to spotkanie się skończyło jakąś jednak zestawem konkretnych postulatów, tak, a nie tylko słuszną słusznością. Od razu chciałam odpowiedzieć, że my na pewno bierzemy te wszystkie postulaty i jakby mając maile do wszystkich państwa będziemy je konsultować. Mam nadzieję, że efektem tego będzie wypracowanie takich rozwiązań, które też oczywiście nie w całości, bo tylko w zakresie niealimentacji też stowarzyszenie dla naszych dzieci będzie mogło wykorzystać później w swojej pracy. Mamy kolejne pytania. Tak, Pani Państwo, ja jestem sędzią rodziny. Moje nazwisko Dorota Łopalewska, reprezentuję Stowarzyszenie Sędziów Temis i chciałabym odnieść się do tego przede wszystkim, co Pani teraz mówiła przed chwilą i Pani ze stowarzyszenia. Nie wiem, czy pani sędzia się ze mną zgodzi, ale jako sędzia w ostatnim czasie obserwuję i muszę państwu powiedzieć, że to jest zjawisko ostatnich lat nagminności powództw o obniżenie alimentów, które nie było kiedyś takiej ilości spraw. I muszę państwu powiedzieć, do czego zmierzam. Zmierzam do tego, że dłużnicy uciekają permanentnie w szarą strefę, to znaczy świadomi z premedytacją rezygnują z pracy, po prostu. Mówiąc w obliczu sądu, że oni nie chcą pracować, bo przecież komornik im 60% ściągnie, tak? Nie opłaca im się za 1500 zł przecież, no bo to rzadkie są sytuacje, kiedy są to osoby dobrze zarabiające. Zresztą te dobrze zarabiające to pracują i płacą przeważnie. Natomiast rzeczywiście zdarzają się sytuacje obniżania, wnoszenia tych powództw dla zasady, właśnie po to, że argumentacja jest taka, że przecież nie będę finansował matki moich dzieci, a dzieci przecież dwuletnie, no to 250 zł to jest kwota wystarczająca. I wszyscy wiedzą na sali sądowej, że oni pracują na czarno, bo on mówi tak, pracuje dorywczo, ale nie podpisze umowy, tak? Nie podpisze umowy, bo mi się to po prostu nie opłaca. I muszę państwu powiedzieć, że sędzia rzeczywiście ma chwilami związane ręce, ale wydaje mi się, że jakaś odwaga cywilna, tak? No oczywiście kwestia oceny możliwości zarobkowych. No skoro pan pracował do tej pory, to znaczy, że pan może pracować, tak? Tam jest tak? jeszcze 138 chyba takich wężeń i zmienił, prawda? No więc muszą być zasądzone, ale muszą być zasądzone. 138, no to muszą być zasądzone, no ale obniżenie alimentów, to do tego służy nam ten przepis, tak? I on, no na szczęście ten przepis daje duże możliwości sądowi, ale to wymaga jakiejś oczywiście odwagi cywilnej, żeby ocenić materiał dowodowy, no bo pan teraz nagle jest chory i wrzody, żylaki, kręgosłup. No to 3/4 z nas ma podobne schorzenia, tak? I pracuje, tak? I pracuje. Także chciałam tylko zwrócić uwagę, proszę państwa, że to oczywiście, bo to ja się zgadzam z tym, że przemoc ekonomiczna zmierza tutaj w kierunku dzieci bardziej niż kobiet, bo to kobiety głównie tutaj walczą o te pieniądze dla swoich dzieci, ale że ta szara strefa i ta niewydolność państwa, żeby, no bo komornik właśnie ma ograniczone też możliwości, tak? Nawet jak wie właśnie, że ten, no to co mu może zająć, tak? Jak on... Ja właśnie dokładnie, może nie bardziej się zrozumiałam, może ja się źle wyraziłam. Ja nie powiedziałam, że mamy świetne możliwości, świetne instrumenty. Ja powiedziałam, że mamy takie same instrumenty w stosunku do dłużników alimentacyjnych, jak w stosunku na przykład do dłużników, którzy muszą zapłacić należności sądowe, jak i w stosunku do dłużników bankowych. Przy czym egzekucja z należności sądowych to jest skuteczność
na poziomie 35%, bo ci ludzie pracują, nie zwalniają się i te zajęte wynagrodzenia są skutecznie ściągane, a egzekucja świadczeń alimentacyjnych wynosi 19% przy zastosowaniu takich samych środków. One nie są doskonałe i one nie są, gdyby były doskonałe, to w ogóle komornik nie byłby potrzebny, tylko to są takie same instrumenty. Znaczy ja właśnie chciałam zadać pytanie o tą szarą strefę, bo to jest ten argument, który się często w dyskusji pojawia i że nie ma tutaj możliwości działania. I mam pytanie do tych Państwa, którzy się zajmują kreowaniem prawa. Czy nie można by było się zastanowić nad wprowadzeniem jakichś rozwiązań, instrumentów, które by pomogły temu zapobiec? Bo oczywiście z jednej strony to jest tak, że bardzo ważna jest kampania społeczna. Ja pamiętam, że chyba bodajże 2 lata temu na jednym z takich lokalnych kongresów kobiet miałyśmy bardzo poruszającą dyskusję właśnie o dłużnikach alimentacyjnych. I tam między innymi padł taki pomysł przeprowadzenia kampanii. To powinno być zadanie Ministerstwa Pracy, Polityki Społecznej, zadanie również Ministerstwa Sprawiedliwości, żeby piętnować tego typu zachowania. To są zachowania, to jest też przyzwolenie, które panuje w rodzinach dłużników alimentacyjnych, prawda? To jest przyzwolenie, które panuje wśród znajomych dłużników alimentacyjnych, więc chodzi oczywiście o to, żeby tę świadomość zmieniać i tutaj jest potrzebny system edukacyjny. Ale zanim zastosujemy te miękkie środki, no to pytanie, czy jest możliwość wprowadzenia jakichś rozwiązań prawnych, żeby szarą strefę, przepraszam, uregulować? I na przykład, no bo ja rozumiem, że tutaj też jakby uczestnikiem tego procederu łamania prawa jednak są pracodawcy. Czy wobec tego nie można, czy jednak nie można by było wobec tego pomyśleć o takich instrumentach, które jeżeli myślimy się, zastanawiamy, jak poprawić skuteczność ściągalności alimentów, no to wobec tego karać też tych, którzy uczestniczą w procederze. Bo to nie jest tylko tak, że ktoś się zwalnia z pracy i przestaje pracować, no ale rozumiem, że pod stołem dostaje pieniądze. Tak, chciałby się odnieść. Proszę Państwa, no, gdyby szarą strefę dało się zlikwidować jednym przepisem, to cały świat byłby nam wdzięczny za taką innowację. To jest ogromny proces dotyczący całej gospodarki tak naprawdę i udziału w tym procederze, o którym my mówimy, wszystkich aktorów. Może oprócz urzędników państwowych, no bo tak jak każdy sędzia, jak się dowie na sali rozpraw, że ktoś no, pracuje na czarno, no to też nie można pozostawiać tego tak samemu sobie, bo no, przyzwalamy wtedy na to i... I co sędzia robi? No właśnie, no, jaka jest reakcja? No proszę Państwa, no sędzia powinien odpowiednio zareagować. Czyli ja. Czyli że nie wolno. Nie wolno. Oczywiście. Tak, tym bardziej, że żadna strona się nie przyzna, że ja pracuję na czarno, tylko dorywczo pracuję. Nigdy nie ale zna Pan taki przepis, Pani sędzia, który mnie umożliwia pracę dorywczą? Nie, nie ma. Nie. No. Natomiast... Pani sędzia może pracować, żeby się podzielić. Tak. Natomiast oczywiście zgadzam się z tym, że kampanie społeczne, w szczególności, które miałyby także na pracodawców oddziaływać, którzy niejednokrotnie współdziałają razem ze swoim pracownikiem, wystawiając mu odpowiednie zaświadczenia, nadmieńmy zaświadczenia niezgodne z rzeczywistością, czyli oni fałszują dokumenty, tak? W związku z tym przepisy, znowu przepisy prawa karnego są odpowiednie na ten proceder, podobnie jak lekarze na przykład, którzy wystawiają zwolnienie lekarskie. Też podlegają odpowiedzialności karnej za taki czyn. Rzecz jest w tym, żeby to ścigać odpowiednio, tylko że kto miałby to zgłaszać i w jaki sposób prokuratura mogłaby się dowiadywać o tego typu zdarzeniach, ewentualnie od strony osób pokrzywdzonych właśnie, prawda? Także tutaj no, ja nie mam gotowej recepty, w jaki sposób, nie mam pomysłu, w jaki sposób można by było ograniczać szarą strefę, jak nie działaniami metagospodarczymi, że tak powiem, i socjologicznymi. Stowarzyszenie Profemina, część Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Ja pragnę przede wszystkim podziękować pani nadkomisarz Wandzie Mende, która powiedziała o tej sprawie, którą ja chcę teraz poruszyć. Potrzebne jest kształcenie, potrzebne jest przekonywanie, uczenie, co to znaczy, bo jest taki przedmiot, którego bardzo nie lubię, jako właśnie część Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, to się nazywa wychowanie do życia w rodzinie. Tak długo jak dziewczęta i chłopcy, tak długo jak wszystkie osoby,
które są częścią naszego społeczeństwa, są jeszcze na tyle młode, nie wiedzą, co to znaczy obowiązki, jak, żeby się nie zdarzało nigdy więcej powtarzania, że jesteś darmo zjadem, bo ty nie przynosisz pieniędzy. Także nie ma akurat tutaj wśród nas przedstawicielek czy przedstawicieli tego ministerstwa, które odpowiada za kształt, za ten przedmiot. Tak kształcić, tak wychowywać. I poza tym prowadzić edukację seksualną do szkoły. I mnie jeszcze rozśmieszyła taka kwestia w tych badaniach, które robiłyście, że w tych zespołach jest ksiądz. No jest to potężna siła, która się koncentruje w tej chwili na dwóch kwestiach. Oczywiście aborcję już załatwili w Polsce na zawsze, natomiast w tej chwili in vitro się załatwia. Jeżeli ksiądz nie powie, że robisz podle, spłodziwszy dziecko, sprowadziwszy na świat, a nie płacisz, to się to nie zmieni. To jest pełna akceptacja. Jeżeli ktoś ma na tej sali dostęp do tych właśnie tam nyczów czy jakichś innych, żeby im wytłumaczyć, że może by zajęli się tym, co naprawdę określa biedę i nędzę kobiet i dzieci w Polsce. Bez tego się nie zmieni, bo łatwiej jest dopadać i tłumaczyć, że są jakieś bruzdy, niż tłumaczyć, spłodziłeś, płać. To jest twój obowiązek także jako, no nie powiem jako przyzwoitego człowieka, ale może jako chrześcijanina, jako rzymskiego katolika. Także to są te dwie. Dziękuję. Tak, grzech. Dzień dobry, nazywam się Kamila Zagórska, jestem adwokatem. Bardzo się cieszę, że udało mi się dostać na tą konferencję. Dziękuję bardzo za wpisanie na listę. A ja tak słucham tutaj wszystkich głosów i chciałam to tak podsumować. Wydaje mi się, że obracam się w dwóch takich sferach. Pierwsza to jest sfera jak gdyby zmiany prawa i zmian systemowych, generalnie funkcjonowania prawa rodzinnego. A tutaj jest bardzo szerokie ujęcie prawa rodzinnego, ale także obracamy się w sferze zmiany świadomości w społeczeństwie. Ja w swojej praktyce wielokrotnie odbijam się jak od gumowej ściany od tego systemu, proszę Państwa. Po pierwsze, przepisy, jak tutaj większość przedmówców zauważyła, są całkiem niezłe. Ja to rzeczywiście podtrzymuję z tego względu, że jesteśmy w Unii Europejskiej, że zostały wymuszone na nas pewne zmiany bardzo korzystne. Te przepisy są naprawdę dobre, ale one nie działają. Jeśli działają, to działają do pewnego momentu, potem system utyka. A w których miejscach utyka? No właśnie to są wszystkie te sytuacje, o których mówiły panie z różnych fundacji i organizacji, pani z prokuratury, z policji. Ja w swojej praktyce osobiście wielokrotnie miałam do czynienia i tak idąc po kolei, policja, wiem, przepraszam, ale muszę to powiedzieć, no miałam do czynienia z daleko idącą nieświadomością prawa rodzinnego. Wydaje mi się, że tutaj jest ogromna potrzeba szkolenia, zwłaszcza w zakresie prawa rodzinnego. Ponieważ jeżeli chodzi o prawo rodzinne, to zajęcia z prawa rodzinnego mają tylko policjanci do spraw nieletnich, którzy są na kursie. No właśnie, no właśnie, więc trzeba jak gdyby otworzyć nowy taki zakres przemocy w rodzinie i tych osób pierwszego kontaktu, tych dzielnicowych, którzy się zgłaszają na te wezwania i de facto nie reagują. A wiele razy się spotkałam z sytuacjami, gdzie wręcz przeciwnie, doradzali oprawcy, co trzeba zrobić, żeby był dom posprzątany, albo żeby wyrzucić panią, bo nie jest właścicielem mieszkania. Także to jest jeden. Dalej kolejny etap w prokuraturze, gdzie nagminnie są umarzane postępowania o przemoc ze względu, nie daj Boże, zacznie pani walczyć, to wtedy jest to postrzegane jako 207, jako wzajemna przemoc i już wtedy nie ma przemocy. I dalej to nie idzie. Oczywiście zanim się doczłapiemy do prywatnego aktu oskarżenia, to miną wieki. Więc znowu system utyka. Idziemy dalej. Sąd. Mamy ofiarę przemocy, która jest już strzępkiem nerwów. Są biegli, którzy również są nieprzeszkoleni w zakresie przemocy i w zakresie efektów tej przemocy. I wiele razy słyszałam, pani mecenas, ale gdzie są dowody? No tu siedzi. Ale to nie jest dowód. No więc
Znowu system utyka. Znowu potrzebne są szkolenia. Nie tyle i sędziów, bardziej też i takie interdyscyplinarne z psychologicznego zagadnienia, czym jest przemoc w ogóle w rodzinie, biegłych sądowych, ale też przechodząc, też przeskakując na proces cywilny, również w postępowaniach rodzinnych. Tutaj oczywiście abstrahuję od sytuacji, że sądy rodzinne w moim mniemaniu są koszmarnie przeciążone. Jest dla mnie niewyobrażalnym, żeby przerobić 800 spraw rocznie, które najczęściej sądy rejonowe mają na wokandzie, tak, pani sędzio? Żeby się naprawdę wgryźć w jednego sędziego, tak, tak. Rocznie to nic. 800 spraw. To nic. Czy nie, pani by sobie na myśli o jedną osobę? Generalnie, tak. Jest to niemożliwe, żeby w ogóle przeczytać akta. A co dopiero rzetelnie zająć się sprawą. 15 sprawach na wokandzie, prawda? To jest niewykonalne. Kolejna kwestia, mediacje. Przy przemocy. Przemoc jest przeciwwskazaniem do mediacji, a jest już regułą, gdzie sądy wysyłają z automatu strony do mediacji i w takich mediacjach dochodzi naprawdę do łamania praw osoby pokrzywdzonej, która się zgadza na wszystko, żeby tylko na przykład mieć kontakt z dziećmi. Znowu system utyka. Więc no, tutaj się kłania kwestia szkolenia i sędziów rodzinnych i pomoc w ogóle, usprawnienie tego sądu rodzinnego, specjalizacja sądu rodzinnego, szkolenia mediatorów, szkolenia kuratorów, którzy też mają za obowiązek nadzorowania tych rodzin. Nie wspomnę już oczywiście o zespołach interdyscyplinarnych, bo tak naprawdę zastanówcie się państwo, czy w ogóle chciałoby się wam zajmować tak emocjonalną sprawą jak przemoc w rodzinie, nie dostając za to ani grosza. Ani grosza. Kto w ogóle kiwnie palcem w bucie, żeby się tym zająć rzetelnie i żeby pomóc? No nie ma takiej możliwości. Analizując to wszystko, zauważyłam, że kolejną słabością tego systemu jest coś, o czym kilka osób tu wspominało, pani sędzia jak najwyraźniej, że przynajmniej ja to bardzo mocno widzę, potrzebna jest świadoma kampania i szkolenie całego społeczeństwa. Ja przypomnę tylko, jak brzmi przysięga małżeńska. Świadomy praw i obowiązków z założenia rodziny. Czy ktokolwiek z państwa, ja pomijam prawników, był kiedykolwiek szkolony z tych praw i obowiązków? Nie. Nikt. Nigdy. Gdyby wymogiem było, zanim się będzie miał możliwość zawrzeć związek małżeński, przejście chociażby krótkiego, takiej pigułki, co jest prawem, co jest obowiązkiem. Świeckie nauki przedmałżeńskie, nie? No, świeckie, dokładnie tak. Obowiązkowe. To jest oczywiście wszystko przed nami. To jest, proszę państwa, wszystko przed nami. Natomiast bez tego nie ruszymy z miejsca. No, zaczynamy jak gdyby od końca, czyli od rozwiązywania problemu. Więc zacznijmy go rzetelnie i naprawdę rozwiązywać od początku, gdzie on się zaczyna rodzić. Dlatego ojcowie nie mają świadomości, co to znaczy bycie ojcem, no bo nikt o tym nie wiedzieli. Nikt ich nie nauczył, nikt im nie powiedział, co to znaczy założyć rodzinę, co jest kwintesencją rodziny. Nikt tego im nie przekazał. Ja się zgadzam tutaj z panią, że ten przedmiot wychowanie do życia w rodzinie, ja nie wiem z jakiego powodu, jak gdyby nacisk kładzie się na jak gdyby wspólne pożycie intymne i to wszystko, na straszenie. I to znowu zaczynamy nie od tej strony, co trzeba, proszę państwa. No najpierw trzeba się nauczyć, po pierwsze, komunikować z drugą osobą. Najpierw trzeba się nauczyć, jakie są prawa i obowiązki bycia z drugą osobą. Rodzina, przypominam, jest podstawową komórką społeczeństwa, to jest w konstytucji, jest pod ochroną, wyjątkową ochroną. A nikt nikogo nie szkoli, co trzeba zrobić, żeby taką komórkę stworzyć i utrzymać. Nikt.
Dlatego, proszę Państwa, ja widzę tutaj ogromną, ogromną pracę przed nami, pracę u podstaw. Ja to zobaczyłam jakiś czas temu i dlatego postanowiłam zająć się tym, tą pracą zmiany i ruszenia całego systemu. Założyłam fundację. Fundacja nazywa się Familiat i jej misją i działaniami będą właśnie i szkolenia, i próba zdiagnozowania najpierw problemu i współpracy wszystkich gałęzi, tak, żeby jednak ta podstawowa komórka społeczna miała szansę funkcjonować poprawnie. Dziękuję. Bardzo. Mamy jeszcze czas na dwa głosy. Nazywam się Bożena Różniacowska, jestem reprezentantką Fundacji MIS po 50, ale nie o tym chciałam powiedzieć. Chciałam przyczynek do Pani wystąpienia tutaj, w swojej własnej, prywatnej sprawie. Otóż w pięciu zdaniach powiem, w czym rzecz. W 2009, bo do tego to jeszcze muszę tło nakreślić, tak? Wystąpiłam o alimenty od ojca, dziecka, ojca, który jest politykiem szczebla wojewódzkiego przez 30 lat, bardzo aktywnym człowiekiem, 3 kadencje radnym, społecznie zaangażowanym, kuratorem sądowym, tak? No i okoliczności zmusiły mnie do tego, żeby w 2009 roku złożyć do sądu pozew o rozwód i alimenty na najmłodsze dziecko. Dziecko było nieletnie, 17-letnie, alimenty uzyskałam w kwocie 250 zł. Tak. W każdym razie były mąż tej kwoty mi nie przekazywał, bo miała być przekazywana na moje ręce. Tej kwoty mi nie przekazywał, wobec czego wystąpiłam o klauzulę wykonalności, którą dostałam. Poszłam do komornika, były mąż, jak się dowiedział, bo musiał się dowiedzieć, bo oczywiście komornik zaczął przeszukiwać konta i prawda, te wszystkie miejsca, w których ewentualnie miałby środki, którymi to zobowiązanie mógłby pokryć. Mąż, gdy się dowiedział, poszedł do prokuratora i oskarżył mnie o próbę wyłudzenia nienależnych środków. Sprawa jest w toku, jestem podejrzana o wyłudzenie nienależnych mi środków, tak? No, rzecz rozbija się o to, że w czasie, gdy próbowałam wyegzekwować zasądzone na nieletnie dziecko pieniądze, syn uzyskał pełnoletność, tak? A więc ja jestem na 30 parę lat, przez najbliższe 30 parę lat jestem osobą ściganą, kryminalistką, tak? Bo odważyłam się dochodzić też i swoich praw, dlatego że utrzymanie dziecka przez 18 lat kosztowało mnie tylko, tak? Tylko i wyłącznie mnie. Ja udokumentowałam tak dobrze to, że były mąż nie oddawał pieniędzy, a jeśli dawał, to były to bardzo małe środki, nieadekwatne do jego możliwości finansowych, że sąd jednoznacznie zdecydował o tym, żeby były mąż płacił alimenty na nasze wspólne dziecko, tak. Więc chciałam powiedzieć, że taka historia mi się przydarzyła. Zastanawiam się, w jakim świecie, gdzie ja żyję, bo myślę, że to jest, uważam, że jest to wyjątek, tak, że jest to absolutnie coś, co się nie może zdarzyć, tak. Pytanie, że postępowanie też nie trwa jeszcze. Tak, zupełnie nie wiem, gdzie się znajduje. A to postępowanie karne to w jakiej fazie jest? Tak, przeciwko Pani, tak, czy jeszcze w sprawie? Czy zarzut ma Pani przedstawiony? Tak, już sprawa, tak. Akt oskarżenia sporządzony? Tak. Więc jeszcze mamy tu jeden głos z sali. Nie znamy tak. To znaczy ja chciałam, proszę Państwa, adwokat Gajowniczak-Kruszyńska, skoro koleżanka i koledzy zajmowali stanowisko, ja chciałam też jeszcze tak tytułem uzupełnienia dodać, jestem przewodniczącą zespołu do spraw kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, który powstał w ubiegłym roku, więc pani mecenas pewnie jeszcze nawet nie wie, istnieje taka instytucji, która ma stać na straży interesów także adwokatek, które tak jak w każdym środowisku mogą ulegać dyskryminacji. No ale nawiązując do dzisiejszej konferencji, na której zaproszenie bardzo dziękuję, chciałabym tylko powiedzieć, że ja również prowadzę praktykę, w której spotykam się z sytuacjami, o których wspomniała pani mecenas i pan mecenas. I uważam, że głos nasz, jako osób, do których w pierwszej kolejności, poza oczywiście policją, czyli do adwokatów, profesjonalnych pełnomocników, zgłasza się osoba pokrzywdzona, jest w takiej dyskusji niezwykle istotny, bo my, i myślę, że powiem to w imieniu nas wszystkich tutaj, pana i pani mecenas, jesteśmy momentami niezwykle rozgoryczeni
z tą sytuacją, że uderzamy głową w mur właśnie kiedy chcemy reprezentować pokrzywdzonych, bo o ich losie, interesach bardzo mało się mówi. Mówimy wszyscy o interesie i prawach oskarżonych i oczywiście słusznie, Adwokatura Polska jest powołana do tego, aby udzielać pomocy prawnej właśnie głównie podejrzanym i oskarżonym i co do tego nie ma żadnych wątpliwości, robimy to i jest to piękna idea, natomiast my także reprezentujemy pokrzywdzonych czynami na różnych etapach postępowania, postępowaniu przygotowawczym, także sądowym, postępowaniu przed Sądem Najwyższym, wykonawczym. Także w procesie karnym możemy uzyskiwać tytuł wykonawczy i uzyskiwać, występować do komornika o ściągnięcie wyrokiem karnym pewnych finansowych apanaży. Natomiast ja spotykam się z tym, proszę Państwa, od początku praktyki zawodowej, którą wykonuję już może nie widać, ale 13 lat. Bycie pokrzywdzonym w procesie karnym jest trudną, niewdzięczną rolą. A będzie jeszcze bardziej. Podejmuję wywiady i przeprowadzam badania empiryczne wśród kolegów i koleżanek, adwokatów, karnistów, jakie są sukcesy w reprezentowaniu pokrzywdzonych na różnych etapach postępowania. Muszę powiedzieć, że to jest prawdopodobnie wiedza unikatowa, że właśnie wtedy, kiedy my bierzemy udział w sprawie, to często sprawy kończą się właśnie wyrokami uniewinniającymi albo wcześniej niewszczynaniem postępowania, odmową wszczęcia postępowania. Zauważyłam, że wiele osób, które nie jest reprezentowane przez profesjonalnych pełnomocników, uzyskując decyzję o postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania bądź umorzenia postępowania, nie podejmuje następnego kroku, jakim jest złożenie zażalenia do sądu rejonowego. Tym samym zamykając sobie drogę ewentualnie tego, co pani mecenas mówiła, czyli prywatnego aktu oskarżenia w sytuacji, w której jednak sąd rejonowy by uwzględnił zażalenie na niesłuszne, przedwczesne być może umorzenie postępowania. To jest taka moja jedna refleksja. Druga refleksja jest związana z tym, że spotykam się niestety z fatalną postawą funkcjonariuszy policji, niestety związaną z brakiem kultury, brakiem zrozumienia sytuacji osoby pokrzywdzonej już we wczesnej fazie postępowania, bezpośrednio po popełnieniu czynu zabronionego, niewątpliwego. Na przykład ofiara gwałtu, która składa zawiadomienie o tym, że właśnie przed chwilą usiłowano, czy też dokonano czynu na jej osobie, jest na przykład w ciągu następnych kilku godzin czy minut odwożona w miejsce zdarzenia celem zrobienia penetracji, ustalenia miejsca zdarzenia, ustalenia sprawców ewentualnie. Mówię to jako, proszę Państwa, przykład, który jest w moim odczuciu niezwykle ilustratywny dla pokazania, że funkcjonariusze policji są po prostu nieprzygotowani do wspierania osoby pokrzywdzonej tak bardzo klasycznym, jednoznacznym czynem zabronionym, jaki jest przestępstwo gwałtu, a idąc dalej, wydaje mi się, że nie są także przygotowani na stanie na straży interesów pokrzywdzenia przestępstwem ekonomicznym. Nie uświadamiam. Niestety, więc nawiązując tutaj do wypowiedzi większości, z którymi się zgadzam, niezbędnym jest przeprowadzenie szkoleń, zmiany mentalności w zakresie najniższych, tych najbardziej narażonych na relacje z pokrzywdzonym funkcjonariuszy policji, którzy ciągle, codziennie muszą zmagać się z relacją właśnie z pokrzywdzonym. Prawda? To jest w ich interesie, żeby oni pozyskiwali większą wiedzę na ten temat. To jest taka moja refleksja. Oczywiście zwiększenie wiedzy i świadomości prawnej dotyczy tak samo i nas. My, adwokaci, jesteśmy objęci obowiązkowym szkoleniem. Ja w ramach działania Zespołu do Spraw Kobiet będę starała się, aby w ramach tego szkolenia także znalazło się szkolenie dotyczące przemocy ekonomicznej i w ogóle uwrażliwienia na sytuację kobiet, która no niewątpliwie jest gdzieś tam na jakimś ostatnim miejscu w ramach naszej pomocy prawnej. No i tyle. Nie chciałabym przedłużać, bo to jest tylko tytułem uzupełnienia wypowiedzi moich szanownych przedmówców. Bardzo, bardzo dziękujemy za wszystkie wypowiedzi. Tak jak odpowiadając na pytanie Agnieszki Graf, my zbierzemy wszystkie postulaty, na pewno też z tymi rekomendacjami, które już istnieją, staramy się to uspójnić. Zaproponujemy je Państwu najpierw wewnętrznie, tak żeby mogli się Państwo też do nich odnieść i w połowie maja zaprezentujemy już raport z tego projektu. Jeszcze raz chciałam bardzo podziękować Państwu za to, że w tej trudnej atmosferze udało nam się wytrwać do końca.
Ale bardzo dziękuję za tą owocną dyskusję. Jeszcze raz dziękuję Fundacji Heinricha Bella za to, że umożliwiła nam realizację tego projektu. I teraz już zapraszam Państwa na lunch.